Ola Koźlak, ze mną jest Szuli. Witam serdecznie. To jest jedna ze sportowych walk na Prime. Jak ty się czujesz przygotowany? Myślisz, że już jutro byś nawet mógł wyjść i wygrać? Ja już jestem przygotowany. W sumie teraz została tylko świeżość, szybkość i 2 kilo wagi, której tak naprawdę jeszcze nie zacząłem robić. Nie mnie oceniać, jak jestem przygotowany, oceni to klatka już w sobotę. A będziesz walczył w butach czy bez butów? Już podjąłeś decyzję? Jeszcze się nad tym zastanawiam, ale najprawdopodobniej będę walczył bez butów. Jest ci tak wygodniej? Jestem przyzwyczajony do tego, chociaż na treningach trenuję w zapaśniczkach zawsze, nie? Żeby po prostu było bezpieczniej. Czy twój cykl treningowy jest taki, że ile razy w tygodniu trenujesz? Jak to wygląda? Trenuję 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Robię około 10 treningów w tygodniu. W środę mam jeden trening, 2 jednostki biegowe, wiadomo, sparingi. Robię 10 treningów w tygodniu zazwyczaj i dlatego też moja psychika jest równie dobrze przygotowana do tej walki, jak i fizycznie, tak i psychicznie. Twój przeciwnik jest takim trochę, taką zabawną. Dinozaurem. Z taką trochę zabawną postacią, tam na zadymie coś tam i się pośmialiście trochę. On tak, powiedzmy, że poddymiał, a ty będziesz poddymiał? Nie. Takie małe szpileczki żeśmy sobie wpychali, aczkolwiek wszystko humorystycznie oczywiście. Jackiewicz, bardzo go szanuję za to, czego dokonał. Ile potu, krwi, łez na treningu wylał, ile walk stoczył, więc szanuję go i nigdy w życiu, jeżeli nawet on by mnie gdzieś zaczepiał, to raczej bym tonował. Jest on starszy ode mnie o 10 lat, więc pełny szacunek z mojej strony. Właśnie ty byłeś na panelu, na którym był też Don Casio i Paweł Tytuburski i tam doszło do sytuacji, że Paweł wyszedł ze względu na to, że nie był w stanie się wypowiedzieć, przerywali mu, a ty na przykład jesteś osobą, która chyba pozwoli się wypowiedzieć, prawda? I jak ty to widzisz? Bo to było takie zestawienie według mnie dwóch różnych światów, tak jakby ty masz ten szacunek do przeciwnika, tutaj nie mówię, że go nie ma, ale jest jakby totalnie inaczej to wszystko przedstawione. Wiadomo, że Casio już jest takim zadymiarzem, mają chłopaki już konflikt od kilku lat, od czasów ich tak naprawdę sparingu, solówki sparingu na sali. No wiadomo, jaki jest Kasiusz, zawsze musi swoje powiedzieć. No poddymia, dobrze się w tym czuje. No i co tu więcej powiedzieć? No. Myślisz, że to jest taka widoczna różnica właśnie między zawodowcami a frikami? Bardzo. A jak chodzi o friki, to co powiesz o ostatniej walce Meduzy, w której on jakby nie mógł kopać? Wiesz co? Kurczę, no właśnie trochę źle rozegrał tą walkę. No ta walka powinna być wygrana przez niego. No ale też trochę, kurczę, no ta walka była trochę nudna, bo takie walki bez ciosów z jednej strony przynudzają, powiem szczerze. Chętnie bym tą walkę zobaczył jakby w pełnym MMA, bo nie wiem, czy przeciwnik ten, co dzisiaj tutaj za bardzo nie błysnął intelektem. Nie wiem jakby to, on chyba parteru nie robi, nie? Więc jeżeli by to był MMA, wpierdol niesamowity, jeżeli to była stójka, to i tak wpierdol, ale przetrwałby trochę dłużej, jak jedną rundę. A ty przygotowujesz siebie i są jeszcze osoby, które ty na przykład trenujesz? Wiesz co, no ostatnio przygotowałem swoich zawodników do swojej gali, ale po gali już tak typowo zająłem się centralnie sobą, wyjazdami i wszystkim, co związane z nadchodzącą walką. Jak chodzi o tą twoją federację, to czy będą tam jakieś friki, czy ty... Nie. To jest sportowa federacja, przy tym zostaniemy. Znaczy wiadomo, że sport się w tych czasach ciężko sprzedaje, ale nie, już kiedyś sobie powiedziałem, że frików w mojej federacji nie będzie. Są od tego inne federacje, właśnie takie jak Prime i tego się trzymamy. A właśnie dużo... Chyba, że mnie zobaczycie jeszcze na Solo Combat Federation, bo już powoli się staję trochę freakiem. Już trzecia walka, fajta. Właśnie jak chodzi o zawodników, typowo tych zawodowców, przychodzą do freak fightowych federacji ze względu na finanse. Jak to wygląda u ciebie? Czy ty dobrze im płacisz wystarczająco dobrze, żeby oni na przykład u ciebie zostali? Czy jednak masz taką obawę, że przejdą na przykład... Znaczy my nie jesteśmy jakąś większą federacją, więc dużo zawodników przechodzi od nas do FEN-u czy do KSW. Nie, może nie do KSW, chociaż
Chociaż nie wiem, czy... Nie, też w KSW walczą. Więc ja się tutaj nie dziwię, po prostu każdy chce się piąć do góry. Nasza federacja jest na tyle jeszcze mała. Jest dobrą odskocznią jakby do tego, żeby zawodnik się po prostu wybił dalej, ale ja się z tego cieszę, że mogą walczyć tu, iść dalej, rozwijać się. Po to walczą, żeby się rozwijać. Czyli na razie jakby dajesz im taki dobry start. Dokładnie tak. Mówisz, że możemy Cię zobaczyć w klatce w swojej federacji, a czy do KSW planujesz wrócić, czy już definitywnie jakby koniec? Wiesz co, no jestem uwiązany kontraktem, aczkolwiek mam zajebistego włodarza, który myślę, żeby mnie puścił, ale też w grę tutaj wchodzi Fight Exclusive Night. Dzisiaj miałem rozmowę z prezesem Jóźwiakiem, więc całkiem możliwe, że tam mnie zobaczycie w pożegnalnej walce zawodowej. A, czyli masz już też jakby przeciwnika? Nie. Czyli na razie jest tylko, że będziesz walczył i przeciwnik jest szukany? Znaczy nie, że będę walczył, jak będę już chciał zawalczyć i skończyć karierę, no to tak, ale co do przeciwnika jeszcze go nie ma. A jak chodzi właśnie o Prime, to ty jesteś tutaj za... To będzie twoja ostatnia walka, czy masz kontrakt na więcej? Może mam tak? Na więcej. Mam jeszcze dwie walki stąd, która będzie, a później myślę, że włodarze całkiem możliwe, że będą chcieli przedłużyć ze mną ten kontrakt, bo widzę, że zaczęli mnie mocno promować, więc coś w tym musi być. A ty się dobrze jakby czujesz w takiej federacji? Bo jakby ty też jesteś w sumie jedną z osób, która przychodzi właśnie z zawodowych federacji tutaj. No wiadomo, że tam nigdy bym nie zarobił takich pieniędzy jak tutaj. Jaka to jest różnica? Bardzo duża. Tak procentowo na przykład? Nie, duża. Bardzo duża różnica jest. Jakby standard życia ci się poprawił przez to? Tak. Tutaj trener, pan włodarz bardzo dobrze płaci. Jestem zadowolony. W żadnej innej organizacji bym tyle nie dostał. Czyli na przykład jakbyś stać się na przykład na taki wyjazd miesięczny na przykład gdzieś na wakacje? Już tak z całą rodziną? Nawet nie jeden. A ile? No 12? Nie wiem, na pewno na kilka wystarczyło. Jestem naprawdę zadowolony z tej, z mojej wypłaty, plus dochodzą do tego wiadomo sponsorzy, współpracę, więc Prime mi dało naprawdę bardzo dużo możliwości. Dają mi fajne wyzwania, no i jak mówiłem, fajne wypłaty. Jasne. Ja Ci bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Nie dziękuję za powodzenie, jak to się mówi. Pozdrawiam.